dama powinna jeść banana. No na pewno nie robi tego jak jakaś małpa. Pokażę wam, jak jadła go królowa. Widelcem trzymamy go w tym miejscu i odcinamy jeden koniec. Następnie odcinamy drugi koniec i końcówki odkładamy na bok. Później układamy nóż poziomo i wchodzimy w skórkę dokładnie w ten sposób. Nie spieszymy się przy tym, ponieważ dama się nie spieszy. Później wchodzimy głęboko i wycinamy mały kawałek. Kęsy powinny być niewielkie, aby wyglądało to elegancko.